Witajcie w kolejnym odcinku Zagrajmy w The Surge 2. Czym to się mamy teraz zająć? O ile dobrze pamiętam, idziemy do świątyni Iskry, tak? O, właśnie teraz sobie uświadomiłem. A co by było, gdybym nie miał odblokowanego tego skrótu? Jakbym się tutaj dostał? No cóż, to zagadnienie do przemyślenia. Dobra, spieprzaj, głupku. O, nowy audiolog. The nanites have taken over our city. Soon they'll take over the world. It's too late to fight back. Human civilization is crumbling in front of our very eyes. We can only hide now, far away from the machines. Join us, fellow outcasts. The righteous will survive. Dostałbym się tędy. Tylko że musiałbym znaleźć wpierw to miejsce. Skąd gwarancja, żebym je znalazł? Ach. I wyszedłbym tędy. Wszyscy możecie mnie pocałować w dupę. Czy choć jeden pójdzie? Tak. Baterię zabieram i spadam. Wejście do portu Nixon. O! Tego to się tutaj nie spodziewałem. Czy tutaj już byłem? Chyba tak. O Jezus, od tak dawna gram w tę grę, że czasem już nawet nie pamiętam. BOOM! Ronin, nogi. Ha. Nie miałem tego jeszcze. Dobrze wiedzieć. Czyli tutaj będę mógł ewentualnie polować na nich i skompletować kolejny zestaw. No ale to jeszcze nie w tej chwili. Na razie idziemy do świątyni. To miejsce nie było bardzo fajne dla mnie. Z tego co pamiętam. Chyba było trochę za trudne, no ale też i to było 2 lata temu, jeśli nie 3. Ja byłem tak dużo gorszy wtedy w tego typu gry, że to całkowicie zmienia postać rzeczy. Tak.
O, wiadomość. The old JCPD building is our last refuge. When the lights go out, we will stand strong and fight back. A safe haven for everyone who deserves it. We will start again and leave the past behind. Come now, fellow outcasts. Together, we shall prevail. To nie tędy jednak. Ale to na pewno działa. Tak. To gdzie jest ta cholerna elektrownia w takim razie? Jeśli to nie tędy. Widać ją gdzieś stąd? A co to za budynek tam? W tle, jakiś wieżowiec. Cóż, spadam. Przy okazji, jeżeli będę wracał tą samą drogą, no to mogę ciachnąć kolejną część temu przygłupowi. Port Nixon. Trzeba iść przez Port Nixon. Ucinamy. Nie, nie o ciebie mi chodziło, kochany. Chodziło mi o tego przygłupa tutaj. Nie tego chciałem. Zaraz, zaraz. Tutaj nie ma jakiegoś skrótu? Nie, tutaj jest. O! Karta dostępu do domu. Ciekawe, czy to jest właśnie to. Znajdź bunkier szabrownika. Ktoś okradł tego starszego gościa i zgubił swoją kartę dostępu. Na samym środku sceny zbrodni. Znajdź kryjówkę przestępcy i staw mu czoło. Karta dostępu do domu. Można użyć, by otworzyć prywatny dom w centrum Jericho. Thanks for your business. That was a good transaction. Good transaction. You took everything I own. Didn't even leave me the shirt on my back. Only despair. That works for me. I've done pretty well out of it. I know who you are, bastard. I know who you are. Everyone knows. Just going around stealing from those who can't fight back. Well, that's the point, isn't it? You were easy prey, old man. You might as well show me some mercy and pull the trigger. I've got nothing left in this world. You'll off yourself soon enough. They always do. Have a good life, or whatever's left of it. I w ten sposób prawie zginąłem. To miejsce zbrodni prawie stało się miejscem mojej śmierci. Thank you.
I po twojej tarczy. Ach, tak. Prawie o tobie zapomniałem. Teraz ty. Ciekawe, czy teraz da się otworzyć te skrzynie. Nie, w dalszym ciągu nie. Za to to się da otworzyć. Wspaniale. Tutaj nic nie ma. Tam się nie da doskoczyć. Diary entry number 22. I've sealed the bunker doors at last. Got everything I need to survive here for years. All the best food, top quality wine, first editions of the entire original Iron Mouse run. This is the life. Just looking at my little palace makes me feel like a god. Piles of treasure all around me. Nothing can go wrong now. Dosłownie nic nie może pójść źle. Tak, spin to win to jest the way to go. Aczkolwiek trzeba też wiedzieć, w którym momencie go użyć. Nieźle. Gorzej ze znalezieniem właściwej drogi. Muszę jeszcze raz zerknąć na mapę. Spokojnie. O cholera, chyba tu zginę. Czyli chyba muszę... O, tutaj jest mapa. Pójść do Port Nixon. Teraz tu jestem, tak? Strzałka oznacza, że ja tu jestem. Gdzie jest ta elektrownia? Głowę bym dał, że ją widziałem jakiś czas temu z daleka. A, już wiem. No tak, wiem nie do końca. Trzeba iść zdecydowanie przez Port Nixon i będzie tam takie miejsce, gdzie można wjechać sobie pod górę. Windą antygrawitacyjną i tam będzie wejście do świątyni Iskry, z którego nie mogłem skorzystać wcześniej,
bo było jeszcze za wcześnie w fabule. Czy to tam? O, wskoczyłem akurat wewnątrz windy. Tam jest elektrownia. Na pewno nie tędy, ale skoro już tu jestem, to zajrzę. O, wow, stary, spoko. Jezu, jaki on zgrywny. Nie tędy? Cholera, naprawdę nie spodziewałem się, że będę miał z tym taki problem. A mam go tylko i wyłącznie dlatego, że byłem przekonany, że wiem, którędy tam dotrzeć. A, ona teraz zajęła ten sklep. Keep up the fight, honey. Whatever's happening out there, it's not the end. The children of the spark will save us. Co ty tu robisz? Running an honest business. Unlike that bitch Penny, nobody's gonna lure innocent people into that old death trap of hers anymore. From now on, everyone gets what they deserve. No exceptions. Mogę zobaczyć twoje towary? Auto, apteczka. Gdy zdrowie jest niskie, zostaje zregenerowane. Ciekawy implant. Kupię. Dobra, dokupię. A jak zapytam o specjalne mięso? Nope. Penny's prime meat is off the menu forever. Although there's still some leftover Penny in the fridge. Do widzenia. See you around, honey. Porządylu. Tak, a tędy? A, to chyba właśnie tędy. O Boże, jak wspaniale. Naprawdę? Tak. To będzie tędy. Korzystając z okazji, zobaczmy, co się dzieje z tym dupkiem. Dalej tu siedzi.
sam nie wiem. On chyba ma za zadanie tylko dodawać trochę kolorytu. Nie, na pewno nie można z nim wejść w interakcję i nie wydaje mi się, żeby to był glitch. On chyba... Tak, i tutaj pod górę i to będzie to, tak? Tak jest. Och, Boże, jak się cieszę. Już się powoli psychologicznie przygotowywałem na dłuższe błądzenie, a nawet być może konieczność zajrzenia do jakiegoś poradnika, czego wolałbym nie robić. Ale tutaj mamy jakąś wciągarkę. Zobaczmy, dokąd to prowadzi. Przepraszam, zjeżdżarka. A, tu już byłem. Tak, wszystko się zgadza. Świetnie. 22 minuty na liczniku, to może akurat się uwinę w pół godziny, zanim dojdę do tej stacji medycznej. Co jest idealnym momentem, żeby zakończyć każdy odcinek. Katedra Iskry. Droga do zbawienia. O, ktoś do mnie strzela. Ciekawe, jakie zada mi obrażenie, jak mnie trafi. A, takie sobie. Odcinamy rączkę. Hej. Ow. My Nanites, incredibly pure and evolved like nothing I've ever seen. Truly. They must be the sworn sacred harbingers, foretold to redeem us all. Something lures me ever closer to them. At night, I hear them speak in many voices, begging me to become their vessel. My mind is reeling with possibilities. If we can harvest their power, then I shall become immortal. To jest ta właściwa droga, zdaje się. Tutaj na szczycie tego czegoś jest przedmiot, do którego było, zdaje się, trudno doskoczyć. O ile dobrze pamiętam. Nawet niedawno, jak oglądałem na YouTube, jak jakiś weteran Souls-like'ów w to grał, to miał z tym kłopot. Nie. Nie. To nie było trudne. W takim razie, dlaczego weteran Souls-like'ów miał z tym kłopot? Nie da się tego przeskoczyć. Pff. O Jezus, to jest droga powrotna. Bez sensu. Bez sensu.
Nie tędy. Trochę irytująca ta wieżyczka. Niby nie zadaje żadnych obrażeń prawie, ale ten odgłos jest trochę drażniący. Wspaniała akcja stealth. Ach tak, teraz możemy otworzyć te drzwi. A, nie da się ich jeszcze otworzyć. Znakomicie. Te oczywiście nie. To jest bardzo łatwo wpaść do tego chłodziwa, więc wolałbym tego nie zrobić. Znakomicie. Osiem tysięcy tego złomu, to tak sobie. Mogę levelować. Jak ze staminą dojdę do 300, to chyba tam się zatrzymam. A może i nie. Może już po raz konstruować jakiś nowy pancerz. Widmo ramiona. To nie było to. Ten głupek, którego zabił. A, to był Ronin. To był Ronin. Obronę daje 31. Te daje 47. Tak sobie. Zobaczmy. Pancerz, którego teraz używam. 71. W wersji surowej MG Cerber 76. Na pewno warto go wytworzyć. No, tak się przyzwyczaiłem do tej głowy. No ale cóż, to nie o wygląd chodzi. To też ramiona. No, są trochę lepsze.
Nóg niestety nie mogę zrobić, bo jeszcze ich nie zebrałem. Cerber, to będzie Cerber. Implant. A, to jest ten, który zakupiłem. To wszystko się zgadza. To zadanie zostało zakończone. Król szabrowników. Prywatny dom w centrum Jericho. To się też zgadza. To się też zgadza. A, tagi. Teraz sobie przypomniałem. I nowe wyposażenie to jest to, które wyprodukowałem. Dobra, moja obecna obrona wynosi 469. Przestawiam się na to. Nóg nie mogę, tak jak już mówiłem. Było 469, jest 362. Ulepszam. Dalej się już nie da. A nie, powinienem w użyciu. To powinien był wybrać. Skończy mi się złom zaraz. Ach, już się skończył. 459 złomu mam w tej chwili. Czyli już zaczyna mi brakować. O, co to jest? A, to właśnie złom. Ciekawe, czy się zabije. O, złapałem się liny i dlatego nie zginąłem. Być może nie zginąłbym tak czy inaczej. Muszę... Spróbujemy jeszcze inaczej. Ciekawy jest ten koncept, że tunel pomiędzy poziomami to kontener. Tutaj kogoś znajdziemy, prawda?
Tak. Chyba nie warto na to marnować czasu. Zajmę się tym, jak będę w środku. To znaczy, mam na myśli to całe upgrade'owanie do końca, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście opłacało się wytworzyć to, ten pancerz. Może on wcale nie jest lepszy, albo jest tak nieznacznie lepszy, że nie był tego wart? Nie wiem. Blisko. Tak jest. Ulepsz. Tylko to, co w użyciu. Boże święty, jakie to wszystko drogie. A, było 469, jest 527. A nawet jeszcze nie upgrade'owałem ich do końca. Czyli zdecydowanie się opłaca. Zdecydowanie się opłaca. Tak samo jak opłaca się podziękować wam za oglądanie kolejnego odcinka. Zagrajmy w The Surge 2. Jeśli macie ochotę dać suba, lajka, komentarz. Nie krępujcie się. Jeśli nie, to nic się nie stanie. A tak w ogóle to do zobaczenia następnym razem.